Vigo Serwis Poznań. Słuchajcie, dzisiaj lejcikowy filmik. Pokażę Wam metodę na utylizację styropianu. Często na budowach wala się stary styropian. Dzisiaj wywiezienie odpadów budowlanych jest bardzo drogie. I nieraz jak człowiek jest na takiej budowie i na przykład zabrakło towaru i inwestor musiał jechać po towar, w związku z tym mamy trochę przerwy, bo nie ma co robić, człowiekowi do głowy przychodzą jakieś pomysły. Mi przyszedł akurat pomysł, jak zutylizować styropian, ale nie w taki sposób, jak pokazują na tych różnych filmikach, że wkłada się go do jakiejś substancji, do jakiejś benzyny, do rozpuszczalnika, no i właściwie wielką ilość można rozpuścić. Ja troszeczkę inaczej podszedłem do tego zagadnienia i zrobiłem z tego styropianu ozdobę do ogrodu. Zapraszam Was do obejrzenia. Chciałbym tylko powiedzieć, że ten film był nagrany w zeszłym roku, latem. No a teraz tak właściwie przeglądając moje zasoby komputerowe, moje materiały, które są niewykorzystane jeszcze, natrafiłem na ten materiał i chciałbym Wam pokazać, bo może ktoś z Was stwierdzi, że to jest fajny pomysł. To co, Vigo Serwis Poznań, zapraszam do obejrzenia. Dzisiaj tak troszeczkę na lajciku. Cześć! Stary styropian, nasiąknięty trochę wodą, poniszczony, trochę już zwietrzały, w związku z tym w mur nie nadaje się kompletnie. Stara pianka, która tutaj też do dłuższego czasu jest i nawet nie działa już spust. Wkręciłem śrubę i dzięki temu jestem w stanie wycisnąć z niej to, co zostało. Zaraz Wam pokażę, tu bokiem wylatuje. Śrubą naciskam i skleimy te dwie części przy pomocy pianki, tak. Przycisnę czymś ciężkim i zaraz Wam pokażę, co będziemy robić dalej. Dobra. I przyklejamy drugą część styropianu. Ładnie przyciśniemy i za chwilę będziemy obrabiać dalej. OK. Styropian sklejony. Wejdę na niego, bo jeszcze jest taki trochę świeży i będziemy nadawać kształt, powiedzmy, takiego kamienia. Nabrudzimy tu trochę na tej budowie, ale powiem Wam szczerze, uwielbiam takie dziwolągi robić. Świetnie się przy tym spędza czas. Teraz musicie, jak już trochę podeschło i kamień jest w całej okazałości, tak jak teraz, ustawić go na jakiejś beczce, żeby nie, na jakimś podeście, żeby nie brudził, i wykorzystujecie starą farbę. Stara, skisła farba, zobaczcie.
tą farbą z kisłą smarujemy. Jeszcze raz. To jest stara farba, która nie pokryje już żadnego drewna. To jest farba do drewna. A my porobimy takie cienie, żeby kamień wyglądał na bardziej naturalny. I rękawiczką trochę zaprawy. I tak. I tak jeszcze parę razy. Czy to ładne? Nie wiem, musicie sami ocenić. Uważam, że ze starego, namokniętego, nasiągniętego, pobrudzonego styropianu wyszedł całkiem przyzwoity kamień ogrodowy. Nie jest ciężki, nie trzeba go bardzo mocno dźwigać. Można go podnieść, zaraz wam pokażę, jedną rączką. Idziemy sobie z naszym kamieniem i znajdziemy mu jakieś fajne miejsce. Myślę, że tu może być. Proszę bardzo. I kamień ogrodowy zrobiony ze styropianu. Może być? Napiszcie komentarz i powiedzcie, czy może być. Może macie jakieś inne sugestie. Chętnie wysłucham i wymyślimy coś innego.